sobotę 1 kwietnia w dzielnicy nadmorskiej zaroiło się od ludzi ze świątecznymi wypiekami i ozdobami. A wszystko za sprawą kiermaszu wielkanocnego organizowanego przez Fundację Wiatr w Żagle. W południe w Bistro Amigo przy ulicy Słowackiego zjawiła się spora grupa chętnych zasilić kasę kiermaszu. Impreza miała bowiem charytatywny wymiar. Fundacja Wiatr w Żagle serdecznie zaprasza na kiermasz charytatywny, z którego dochód będzie przeznaczany na wsparcie dla dzieci i młodzieży w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Świnoujściu. Wszystkie te pyszności przygotowały nasze wolontariuszki i wolontariusze. Mamy piękne ozdoby wielkanocne, pyszne ciasta, bigosy, smalce, pasztety, piękne pieczone chleby, super atmosferę. Pogoda co prawda jest chłodna i jesienna, ale u nas jest bardzo gorąco i wiosennie. A o wiosenną atmosferę na kiermaszu zadbał również wokalny zespół Ojej, działający przy Akademii Każdego Wieku. Chodzi do serca jak noc po złym dniu, żeby odmienić nam świat. Miłość jak miło uderza do głów, trzeba jej pragnąć i pić aż do dna. Więc się zakochaj i o niej mi mów, nim ją kto inny mi da. Podczas sobotniego kiermaszu udało się zebrać 5715 zł, które zostaną przekazane na potrzeby wychowanków specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.